Dobrze. Dzisiaj chcemy w ramach wykładu zająć się y, jednym z najważniejszych dzieł w ogóle w literaturze światowej, mianowicie Eposem o Gilgameszu. Epos o Gilgameszu zwany czasem y, najstarszym Eposem świata. Jest to tekst wielki y, y, obok Iliady Homera, nie wiem, Odysei czy, 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 czy europejskich utworów, jak Piesio o Rolandzie. Czy innych, wielu innych, stanowi taką kolebkę cywilizacji, coś, co kształtuje kulturę, kształtuje sposób postrzegania świata, kształtuje oceny moralne, tak jak to robiły w starożytności wielkie eposy. To zdecydowanie Epos Gilgameszu stanowi właśnie takie wielkie dzieło starożytne, pierwszy z takich starożytnych wielkich eposów. Zresztą, jak mamy pewne rankingi w ogóle arcydzieł kultury literackiej, no to w pierwszej setce prawie zawsze gdzieś tam znajduje się. Epos o Gilgameszu. Jak trzeba przeczytać dostojewskiego, jak trzeba przeczytać um, iliadę Homera, tak trzeba um, zapoznać się właśnie z Eposem Gilgameszu. Oczywiście w ramach naszych wykładów my zrobimy to w kontekście biblijnym, bo my tutaj analizujemy literaturę Starożytnego Bliskiego Wschodu i jej wpływ na Biblię. Natomiast um, y, też będę chciał powiedzieć w ogóle o Eposie jako całości. Um, y, oczywiście Epos o Gilgameszu najbardziej y, znanym takim analogiem z Biblią jest opowiadanie o potopie. To, to tutaj, właśnie w Eposie o Gilgameszu, znajdujemy pierwowzór tego, co później znajdzie się w literaturze biblijnej, czyli Noe, Arka, Potop. Więc to biblijne opowiadanie niemal w całości zostało zaczerpnięte z postu Gilgamesza, i między innymi dlatego właśnie zaj zajmujemy się tym utworem. Ale samym Potopem i tym wielkim tematem, jakim jest opowiadanie o Potopie, y chcę się zająć w drugiej części wykładu. Czy w drugim wykładzie. Natomiast w pierwszej części chciałbym się w ogóle zająć um, samym Gilgameszem, całym Eposem o Gilgameszu, żebyśmy go sobie tak rozważyli pokrótce, opowiedzieli, dlatego, że w ogóle cały EPOS, tak jak powiedziałem, stanowi pewną kolebkę cywilizacji, i również Epos w wielu innych miejscach będzie oddziaływał na literaturę biblijną. Oczywiście tutaj Epos Gilgamesza oddziaływuje nie tylko na literaturę biblijną, ale w ogóle oddziałuje na literaturę światową, aż nie, miał, nie miałbym czasu albo nie miałbym umiejętności, żeby wyliczyć wszystkie wpływy literackie czy, czy w ogóle kulturowe, jakie zawdzięczamy temu wielkiemu utworowi, temu wielkiemu dziełu. Dobrze, krótkie wprowadzenie i jakby rozważymy sobie właśnie epos Gilgamesza. Gilgamesz w ogóle jest postacią historyczną. Może od tego powinienem zacząć. Gilgamesz jest postacią historyczną. To jest król starożytnego miasta Uruk, żyjący mniej więcej w 2700 lat przed, przed naszą erą. A więc kiedy do, dołożymy prawda, naszą erę, to, to mamy bohatera sprzed prawie pięciu tysięcy lat, proszę sobie wyobrazić, więc tutaj nie przez przypadek mówimy o najstarszym eposie świata. Opowiada o bohaterze sprzed prawie pięciu tysięcy lat i to jest postać historyczna występująca chociażby w sumeryjskich listach królów, jako jeden z władców, ważnych władców miasta Uruk, właśnie du, starożytnego, dużego miasta, bo miasto Uruk znajduje się w Dolnej Mezopotamii, dzisiejszy to jest południowy Irak. Mniej więcej tam, gdzie mamy Tygrys i Eufrat, się łączą i później wpadają do Zatoki Perskiej, Dolna Mezopotamia. Tam jedno z wielkich starożytnych centrów kulturowych to jest właśnie miasto Uruk. Niedaleko niego jest miasto Ur, skąd wyszedł Abraham, tak? skąd Terach i Abraham w Biblii, w Biblii wychodzi. To są te takie, można powiedzieć, starożytne centra kulturowe Sumerów, później Akadów, właśnie miasto Ur, to biblijne i miasto Uruk, miasto Gilgamesza. I to był historyczny król właśnie gdzieś z okresu III tysiąclecia przed Chrystusem. I ponieważ władca był bardzo ważny i, 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 i dla tego miasta jakoś tak wiele mm, osiągnął, to zaczęły po jego śmierci krążyć pewne legendy o nim. I najpierw one, m, najpierw one były niezależne od siebie. To były pewne opowiadania takie mityczne, legendarne. I później one zostały zredagowane w jedno opowiadanie, w jedną całość. I tą całością jest właśnie hmm, epos o Gilgameszu, czy nazywamy to często wersją standardowa. To jest standardowa wersja eposu Gilgamesz, innymi słowy, inaczej też się mówi czasem niniw, niniwejska, czyli odnaleziona w Niniwie, kompletna, kompletny, zredagowany właśnie epos z tych starszych fragmentów. Te starsze fragmenty to są średniobabilońskie, wcześniej mamy jeszcze legendy starobabilońskie, a jeszcze wcześniej mamy sumeryjskie. Sumeryjskie pojedyncze legendy, z których właśnie później Zostaje zredagowany epos jako całość. I my się zajmiemy tą wersją standardową. Wersja niniwejska w Niniwie to jest, dlaczego w Niniwie? To jest ta sama biblioteka Ashurbanipala, o której wspominałem w poprzednim wykładzie o Enuma Elisz. Jak rozważaliśmy sobie babiloński mit o stworzeniu Enuma Elisz, to wtedy wspominałem, że został odkryty właśnie w sławnej bibliotece Ashurbanipala w Niniwie, to jest dzisiejszy Mosul na północy Iraku. No to właśnie tam, również w tej, w tej bibliotece Ashurbanipala, wielkie, niezwykłe odkrycia, również właśnie odkryto tą najpełniejszą, standardową wersję opowiadania o Gilgameszu, składającą się z dwunastu tablic. Z dwunastu tablic. Właśnie w tej bibliotece tego asyryjskiego króla. I to sama liczba tych tablic też jest, też jest ciekawa, bo jak mówiliśmy przy okazji Enuma tam tamten epos składał się z siedmiu tablic. Liczba siedem, jak wiemy, to jest w Biblii liczba święta, liczba ważna, liczba pełni, tak? Opowiadanie o stworzeniu świata, ta siódemka jako kompletność, jako całość, jako jeden tydzień. Podobnie tutaj epos obligameszu składa się z dwunastu tablic i to też jest liczba oczywiście symboliczna, dwunastka, dwanaście godzin w dzień i noc ma, dwanaście miesięcy w roku w Biblii mamy 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów, i ta dwunastka się pojawia y, ogromną ilość razy, jako liczba bardzo symboliczna, bardzo ważna. No i właśnie widzimy, te, że te dwa wielkie posy, wcześniej Numa Elisz, teraz rozważamy sobie Gilgamesza, też właśnie w sposób nieprzypadkowy, jak się wydaje, y, są złożone z takiej właśnie liczby tablic. 7-12. Tym bardziej, że w, w eposie o Gilgameszu ta nieprzypadkowość y, y, też wynika stąd. Że prawdopodobnie Epos kończył się pierwotnie na 11 tablicy. Jak będziemy sobie zaraz opowiadać o tym Eposie, to pokażę, że Epos tak naprawdę kończy się na 11 tablicy, natomiast tablica 12 zostaje dodana. Ona jakby treściowo nie odpowiada, nie zgadza się jakby z chronologią i nie odpowiada Eposowi, więc ona jest takim dodatkiem, takim uzupełnieniem, takim jakimś prawda, epilogiem tej historii który został dodany właśnie być może po to też, żeby uzupełnić liczbę tablic Gilgamesza do pełnej dwunastki. Dobrze, to jest taki krótki wstęp, więc pewnie w ramach opowiadania y, zaczniemy sobie zaraz taką przygodę właśnie z lekturą y, Gilgamesza. Zaraz pokażę parę ciekawych rzeczy jeszcze na początku, no i w ramach opowiadania pewnie jeszcze jakoś rozszerzę te tematy, bo, bo nie, chcę, nie chcę za długo skupiać się na wstępie. Na początku chciałbym pokazać mianowicie taką, taką ciekawostkę, że epos Gilgameszu był chyba najbardziej rozpowszechnionym tekstem na starożytnym Bliskim Wschodzie. Znajdujemy go w wielu miejscach i w wielu różnych wersjach, albo z tych starszych pojedynczych legendach, albo już tą wersję pełną eposu, ale ta, wiadomo, że tablice znajdują się tylko częściowo, niektóre są zniszczone, niektóre połamane. No i tutaj w odtworzeniu Eposu Gilgamesza badacze naprawdę musieli całe lata wykazać się wielkim kunsztem, takim, można powiedzieć, drobiazgowego składania fragmentów tablic. I udostępnię teraz, żeby pokazać Wam tylko jeden przykład takiej pracy właśnie badawczej nad Eposem Gilgamesza. Mam nadzieję, że już teraz widać slajd. Mianowicie mamy dwie tablice, dwie różne tablice znalezione, co, co ciekawe też w różnych miejscach, mianowicie tablica 11, wersety od 97 do 108, to jest tak zwany manuskrypt MS, manuskrypt C, czyli tablica nazwana C i pod spodem znowu tablica 11, wersety 97 do 107, czyli te same praktycznie wersety na innym na innej tablicy. I teraz co tu jest ciekawego? Ciekawe jest to, że jak widzicie, część tych tablic jest właśnie nieczytelna, jest połamana albo wytarta albo jeszcze w inny sposób zniszczona, ale co ciekawe, popatrzcie, że ten znak chociażby tutaj to są wersety 100, mamy werset 100 i pod spodem jest werset 101. I tutaj i na tej tablicy C mamy początek wersetu 101, ale nie mamy jego dalszej części, bo tablica jest wytarta, jest nieczytelna. Natomiast proszę zobaczyć, że mamy ostatni znak tutaj, a z kolei znaleziona tablica J również zawiera wersety 100, 101 i uwaga, zawiera dalszą część. Proszę zobaczyć, że ten znak, który tutaj pokazuję, te takie trzy najpierw kliny później mamy dwa poziome kliny później cztery pionowe później dwa poziome to jest dokładnie ten znak, który się znajduje tutaj to jest i as Sach i na as sach. cały werset, 101 to jest właśnie tutaj tar tarkuli er rakal o to jest nawet dingir to jest nawet taki znak oznaczający Boga to że to jest Bóg bóstwo. tarkuli er rakal i na i to, że tutaj mamy to właśnie na sach, to odczytujemy z drugiej tablicy. Z drugiej tablicy. Czyli zobaczcie, że badacze musieli przez całe lata, nawet dziesiąt, dziesięciolecia, bo to, że ja Wam mówiłem na poprzednim wykładzie, że, że te teksty znaleziono w 1850 roku w bibliotece Ashurbanipala w Niniwie, to wydawałoby się, że bardzo dawno. Ale proszę sobie wyobrazić, że pierwsze takie profesjonalne tłumaczenia Gilgamesha to są dopiero, to jest dopiero XX wiek, to jest dopiero 70 lat po odkryciach to, to jest 20, początek XX 20 wieku, gdzieś lata XX, XX wieku. Pierwsze w ogóle tłumaczenia, czyli po 70 latach dopiero od odkrycia tablic, zaczęto rozumieć o co tam chodzi, zaczęto je składać i tłumaczyć. I, i niemalże do dzisiaj trwa, trwa ta praca nad tymi tekstami. Tu mamy mm, tylko taki malutki wycinek tej takiej To jak, to, to, to jak, jak się układa puzzle, nie? to te tablice trzeba składać w pewne teksty. I tu pokażę tylko, jak wygląda dalszy etap tej pracy. Tu mamy właśnie ten werset 101. I mamy właśnie już po kolei, tu już można powiedzieć z tych różnych tablic, tablicy C i J, akurat mamy złożony werset 101, tu z tablicy C, J, T mamy werset 102, tu mamy tą literkę D, to jest ten właśnie dingir, który pokazywałem, czyli wskazujący, że to jest imię bóstwa. Rakal imię bóstwa. Pod spodem znowu mamy D, Ninurta, bardzo ważny, bardzo ważny Bóg. I pod spodem mamy Anunaki, też wspominałem o Anunakich w poprzednim wykładzie o Enuma Elish, też mamy D, ten dingir, ten znaczek. A później, czyli najpierw robi się tak zwaną transliterację tego tekstu, właśnie jeszcze z podziałem na kliny, poszczególne znaki pisma klinowego, sylabicznego, czyli to jest język akadyjski. Tego nie mówiłem, ale to jest ten sam język i ten sam sposób zapisu, co wcześniej Enuma Elis. Czyli język akadyjski, pismo klinowe, akadyjskie, pismo sylabiczne. To nie jest alfabet, to, są, to jest pismo sylabiczne. Mamy tutaj sylaby. I kiedy najpierw się właśnie robi transliterację jeszcze taką sylabiczną poszczególnych klinów. Później już się robi tak zwaną transkrypcję na y, 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 po prostu t, poszczególne... Prawda, To jest to samo, co tutaj werset 101, y, y, tutaj pod spodem, tylko tu już mamy to jakby transkrypcję, czyli, czyli po, tu już całe wyrazy i na przykład już zamiast tego dingira mamy po prostu wielką literę, er rakal pokazujący, że to jest imię bóstwa. Pod spodem ninurta tak samo, pod spodem anunaki, ci najwyżsi bogowie y, właśnie w mitologii babilońsko-akadyjskiej. -y, y, więc, yy, prawda, robi się najpierw transliterację, później transkrypcję, na no, oczywiście później tłumaczenie. To jest w ogóle bardzo ważny fragment, dlatego że ten fragment to jest fragment o potopie. To jest fragment o potopie, którym będziemy się chcieli później zająć. Ragal wyrwał kołki jakby ze świata, Ninurta szedł prowadząc spiętrzone przepływy, to zaczyna woda zalewać ziemię, Anunaki podnieśli pochodnie, by płomieniami ich rozjaśnić kraj. To są oczywiście yy, pioruny, pioruny. To, to jest fragment opisujący właśnie rozpoczęcie się potopu na Ziemi. Więc to jest ten właśnie fragment. A to wszystko właśnie jest odczytywane z klinów i tak jak powiedziałem, chociaż teksty znaleziono dawno temu, bo już, już ponad półtora wieku temu, no to dal, praktycznie do dzisiaj cały czas trwa praca nad, bo znajduje się jeszcze nowe fragmenty, nowe elementy i rozszyfrowuje, łączy i coraz bardziej mamy pełny tekst Gilgamesza, chociaż dalej on będzie... Miejscami nieczytelny. Dobrze, to jest taka ciekawostka. Teraz już przechodzimy do samego eposu. Zrobimy znowu udostępnienie tekstu i troszeczkę sobie opowiemy. Opowiemy sobie o tym eposie, zwracając uwagę tylko na najważniejszy taki przebieg, jakby zupełnie schematyczny przebieg jakby takiej narracji, o co w nim chodzi. I zwrócimy uwagę na pewne miejsca, właśnie powiązania eposu Gilgamesza z Biblią, ale też szerzej będę chciał troszeczkę. Opowiedzieć o tym Eposie jakby takie idee, dlatego że pamiętajmy, że w ogóle czym jest Epos. To taka dygresja, ale myślę, że tutaj w tym przypadku będzie ważna, bo rozważamy najstarszy Epos świata. Pamiętajcie, że Epos to nie jest tylko jakieś dzieło literackie. To my dzisiaj traktujemy Epos o, o dzieło literatury. Pamiętajcie, że dla starożytnych ludzi Epos to była encyklopedia wiedzy o świecie. Epos to Epos zbierał całą wiedzę o świecie. To Epos tłumaczył skąd się wzięli Bogowie. Skąd się wzięli ludzie i jakie jest ich miejsce na Ziemi? To Epos tłumaczył, jakie wartości moralne należy przyjąć w świecie, to Epos tłumaczył ustroje polityczne, to Epos tłumaczył y, zagadnienia ze świata fizycznego i z natury: dlaczego jest burza, dlaczego jest trzęsienie ziemi, dlaczego się dzieje taka, a nie inaczej w przyrodzie. To Epos był, takim, był właśnie taką encyklopedią starożytnego człowieka i tłumaczącą mu zasady funkcjonowania świata tego wszystkiego, co go otacza. Człowiek pytał się, dlaczego jest taka, a nie inaczej, i epos miał za zadanie właśnie wyjaśnić pewne zjawiska. I jak będziemy sobie czytać Gilgamesza za chwilę, to właśnie będę chciał tylko na wybrane, bo to jest olbrzymi temat. Epos o Gilgamesza to jest, to jest wielki tekst, więc dosłownie na wybrane, ale pewne elementy może uda mi się zwrócić uwagę właśnie, gdzie epos nie tyle po prostu coś tam opowiada, ale jednocześnie próbuje wytłumaczyć świat. Tamtejszej społeczności, tamtejszym ludziom. Nie? I te wielkie wątki Eposu Gilgamesza trafią później do innych literatur całego świata, między innymi właśnie do literatury biblijnej. Dobrze, udostępniam już teraz tekst Eposu Gilgamesza. Dobra. Myślę, że już to tutaj powinno być widać. Dobrze, tablica pierwsza. Tak jak powiedziałem, 12 tablic Eposu Gilgamesza. To jest tłumaczenie pani Łyczakowskiej. Zresztą to jest ta sama osoba, która tłumaczyła Epos. Enuma Elisz, więc mamy tutaj y, tablica pierwsza, epos składa się z dwunastu tablic, no i mamy tutaj tytuł, to, ten tytuł, no to, to są jakby pierwsze słowa eposu Gilgamesza, to jest kba, i Muru, Szanagba i Muru, tak powinien się ten epos na nazywać, bo rzeczywiście starożytni nadawali nazwę od pierwszych słów, tak po prostu systematycznie pierwsze słowa, to była po prostu nazwa, więc Szanagba i Muru, tak powinien się ten tekst, nazywać, tak jak Enuma Elish, tak? Enuma elisz to są też po, po prostu pierwsze słowa ym, tamtego eposu. Tutaj mamy który wszystko widział. Shanagba y, i muru to powinno być przetłumaczone który wszystko widział. Tutaj mamy właśnie to tłumaczenie tego, który wszystko widział. To nie jest akurat, ten początek nie jest najlepiej przetłumaczony. Powinno być, bo to jest, autor, narrator zaczyna od opowiadania o Gilgameszu. Ten, który wszystko widział, uczynił kraj, ten, który wszystko poznał i wszystko pojął, ten, który podobnie wszystko stworzył, wszystko uczynił kraj, bo tam mamy tekst nieczytelny, doskonały w mądrości, który wszystko pojął, tajemnice widział, co ukryte otworzył, przekazał wieści sprzed potopu, tym potopem się później zajmiemy, drogę odległą przeszedł. Otóż to jest bardzo ważny element, w ogóle w Gilgameszu tak jak w każdym eposie starożytnym bohater podróżuje, nie ma eposu starożytnego bez podróży. Eposy starożytne nie dzieją się w domu. to nie jest przejście od kuchni do pokoju. Eposy starożytne dzieją się w drodze. To jest jakaś podróż, tak? Tak jak mamy Odyseusz, prawda, wraca do, do Itaki, czy mamy wielkie podróże tego Rolanda, chociażby w pieśni o Rolandzie, to, to tak samo Gilgamesz wędruje. Drogę odległą przeszedł, trudził się, ale potem odpoczął. Potem odpoczął. Więc widzimy, że. Tu jest jakby taki początek opowiadania o Gilgameszu i uwaga, i zapisał na kamiennej steli cały swój trud. I można by powiedzieć, że ta, ta, ten epos to jest właśnie ten spisany trud Gilgamesza. Zbudował, zbudować nakazał mury Urów Warownego. Proszę pamiętać, że miasto, jesteśmy tutaj w ogóle o kolebki cywilizacji. Miasta sprzed 5000 tysięcy lat, sprzed 4000 tysięcy lat, to są najstarsze miasta świata. Oczywiście mamy starsze miasto świata, jak chociażby Jerycho, ale wtedy jeszcze ludność często żyje w, taki, w takim bardziej stanie natury. Miasta to jest dopiero, jakby można powiedzieć, względnie dość nowy wynalazek ludzkości. Yy, takim właśnie takim warownym miastem, kolebką cywilizacji jest Uruk, które, które Gilgamesz zbudował i uczynił warownym miastem. Tutaj na początku Gilgamesz chwali się tym miastem, jakie to, prawda, popatrz na jego mury yy, i tak dalej, yy, prawda, sprawdź podstawę, przebadaj cegły, yy, jakie to jest wielkie miasto. Wyjmij pojemnik z miedzianą tabliczką fundacyjną, obejrzyj tabliczkę z lapis lazuli i przeczytaj, jak on Gilgamesz wszystkie cierpienia przeszedł. Czyli narrator zaprasza nas tutaj w tym wstępie, bo to jest prolog. To, co tu widzimy, to jest prolog do Eposu. Narrator zaprasza nas właśnie do lektury opowiadania o Gilgameszu. Dobrze? Epos zaczyna się od. Przedstawienia samej postaci Gilgamesza jako wielkiego bohatera. I tutaj górujący nad królami, sławny, pięknej postawy, bohater, podomek z uruk miotający się, byk. Więc może najpierw spróbuję Wam pokazać takie, na chwilę to udostępnienie wyłączę i pokażę kilka starożytnych wyobrażeń właśnie Gilgamesha. To jest jedno z wyobrażeń, jedna z rzeźb, która przedstawia Gilgamesza. No, trzyma lwa, bo jedno, jedno z opowiadań to jest właśnie pokonanie lwa przez Gilgamesza. Charakterystyczna broda, taka wielka broda. Gilgamesz jako właśnie reprezentant starożytnej cywilizacji sumeryjskiej będzie nosił taką wielką brodę y, y, z tym lwem. Tutaj mamy inne przedstawienie, też to już bardziej współczesne, ale też ta broda charakterystyczna i y, y, y lew. Tutaj też mamy przedstawienie to jest figurka, mała figurka przedstawiająca Gilgamesza. Chociaż ona jest dosyć zniszczona, to wiemy to po tym, że on stoi na jakby głowie. Tutaj mamy głowę pokonanego wroga. I to jest bardzo charakterystyczny, można powiedzieć, atrybut właśnie również Gilgamesza. Więc wracamy do tekstu. No więc tak, spróbujmy sobie go troszeczkę opowiedzieć. Mianowicie, co tu się dzieje? Gilgamesz jest y, bohaterem miasta Uruk, y, tu jest powiedziane, że w dwóch części się jest Bogiem, w jednej trzecie człowiekiem. Rzeczywiście, oczywiście to legenda, to już jest po śmierci jego obrosła legenda, że on jest takim nie tylko człowiekiem, tylko że jest jako wielki bohater stał się niemal Bogiem, więc uważano go, że w dwóch częściach jest Bogiem, w jednej człowiekiem. Gilgamesz niestety prześladuje swoje własne miasto, jest takim królem bardzo despotycznym, a objawia się to tym, że m.in. Młodzieńcom, którzy wy... żenią się ze sobą, mężczyzna i kobieta, młodzi, Mężczy... Gilgamesz po pierwsze jest gwałtowny, a po drugie zabiera ukochaną właśnie przed ślubem ukochanemu, po to, żeby z nią spać. Czyli można powiedzieć, że no, taki despotyczny, bardzo okrutny nawet władca, i wtedy miasto skarży się jakby bogom na właśnie tego despotycznego władcę. I bogowie tworzą postać Enkidu. Postać Enkidu. Enkidu to będzie bardzo ważna postać w tym, w tym utworze, dlatego że to jest taki alter ego Gilgamesza, taki drugi Gilgamesz, tylko, tak, tylko Enkido. Tutaj jest w ogóle ukazany jako taki człowiek natury, człowiek przyrody, że on jest takim jakby trochę takim dzikusem, że wraz z gazelami jadł trawę nie znał ludzi, ni kraju, razem ze stadem toczył przy wody, wodę przy wodopoju, prawda, więc on jest pokazany jako taki pół człowiek, prawie pół zwierzę, przynajmniej w każdym razie nieucywilizowany. Natomiast jeżeli chodzi o jego posturę, wygląd, opis, on jest bardzo podobny do Gilgamesza. Tylko, że Gilgamesz reprezentuje właśnie miasto, a Enkidu reprezentuje naturę. Enkidu reprezentuje jakby coś właśnie nieucywilizowanego. I tutaj w eposie Gilgamesza mamy jedną z takich wielkich idei, właśnie z tego zderzenia natura-kultura. Enkidu jest takim alter ego Gilgameszem, który reprezentuje naturę, czyli jeszcze coś takiego właśnie, co żyje, żyje w zgodzie z przodą wśród przyrody. Gilgamesz już reprezentuje cywilizację, reprezentuje miasto, które w starożytności jest symbolem właśnie kultury, symbolem cywilizacji. Tego Enkidu, tego właśnie półdzikiego Enkidu zobaczył pewien myśliwy, przekazał, że jest właśnie taki bardzo silny, przekazał tą wiadomość, ja już tu troszkę przyspieszam, przekazał tą wiadomość Gilgameszowi i uwaga, Gilgamesz wysyła do tego dzikusa Enkidu, wysyła prostytutkę, weź z sobą dziewczynę Szamchat. Shamhat to jest yy, taka sakru, sakralna yy, prostytutka, świątynna, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, na starożytnym Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Wysopotami, było rozpowszechnione taka instytucja prostytucji sakralnej. W każdym razie ta kobieta, to jest kolejny topos literacki, kobieta, która idzie skusić pewnego człowieka i, i, i go jakby cywilizuje, z natury wyrywa go i sprowadza go do miasta. Słuchajcie, kogo mam na myśli mówiąc, że, że tutaj jest posłana kobieta, która kusi mężczyznę i przez to, że go skusiła, to go wyrwała ze świata natury i go przeniosła do świata jakby miasta. No oczywiście, biblijna Ewa, tak? Biblijna Ewa. Tutaj pewne takie właśnie o tym, mówi, o tym mówiłem na początku, wspominając o tym, że EPOS jakby tworzy pewne toposy literackie, które w ogóle mają tłumaczyć świat. Są takimi ważnymi ideami, które później będą w różnych elementach i w różny sposób, na różne prawda, sposoby będzie odtwarzana w innych, w innych literaturach. No i przez 6 dni, 7 nocy mamy prawda, ten schemat 6 plus 1, o którym opowiadałem w Enuma Elis w poprzednim wykładzie. Prawda, ta liczba, która później w Biblii będzie bardzo ważna i ten schemat 6 plus 1 Enkidu właśnie e, kochany takim dzikim zwierzęciem rozjaśnił się jego umysł i Enkidu zostaje ucywilizowany. I teraz Enkidu przechodzi do Uruk, przechodzi do tego warownego miasta i rozpoczyna się walka między Gilgameszem a en -En Enkidu. Tych dwóch bohaterów zaczyna walczyć. Znowu to jest jakby taka walka. Teraz pytanie, co to jest za walka? Bo tutaj każdy ten temat znowu można rozwijać jako pewien topos literacki. To może być walka właśnie natury z kulturą, kultury z naturą, ale to może być też walka pewnych plemion, które żyły w okolicach Uruk, które najpierw były wrogie wobec miasta, wobec tego, co robi miasto, ta, ta kolebka cywilizacji, ale co się później stanie w tym eposie i prawdopodobnie y, y, to odbija rzeczywistość. Otóż tych dwóch bohaterów, siłaczy, okaże się równych sobie siłą nie będzie zwycięzcy. I Gilgameszowi i Enkidu tak się to wzajemnie spodoba, że uwaga, oni staną się przyjaciółmi. Jakby walcząc ze sobą i doceniając tą wielką swoją walkę, co też oczywiście u Homera mamy taki podobny motyw, więc gdzie dwóch bohaterów docenia, prawda, wielkość przeciwnika i po walce stają się tak naprawdę przyjaciółmi. Prawda, stają się przyjaciółmi. I tutaj właśnie widać bardzo ciekawą rzecz, że Gilgamesz jakby i Enkidu stanowią od, odtąd parę, nawet później będzie powiedziane, że to są bracia, to są bliźniacy, że oni są identyczni właśnie, nie, niemal identyczni, tylko jeden właśnie reprezentuje bardziej tą cywilizację, drugi bardziej naturę. I teraz tu jeszcze cofnę się na sekundkę wcześniej, żeby wam jedną rzecz pokazać, bo o Enkidu tu jest wcześniej gdzieś powiedziane, że on był owło, cały owłosiony, tutaj obrośnięty był włosem na całym ciele. Otóż co ja mam na myśli? Mamy dwóch braci, niemalże bliźniaków, albo bliźniaków w ogóle, bo to są bliźniacy. Jeden jest cały owłosiony, czyli reprezentujący bardziej natury, jest myśliwym, jest takim właśnie człowiekiem lasu, człowiekiem dziczy, silny, a drugi jest taki udomowiony, jest taki bardziej, bardziej prawda, taki, taki ucywilizowany, udomowiony, bardziej domatorem jest. Nie wiem, czy kojarzycie tutaj analogię biblijną. Mamy w Biblii dwóch bohaterów, mamy Ezawa i Jakuba. Mamy dwóch synów Izaaka, <laughs> Ezawa i Jakuba, i właśnie jak się obydwaj bliźniacy rodzą, to o Ezawie jest powiedziane, że był cały obrośnięty włosiem. Że był cały owłosiony, tak? Czerwony, cały owłosiony. I to Ewa, Ezaw będzie właśnie tym takim dzikusem, który będzie właśnie myśliwym, będzie spędzał czas w naturze. Natomiast Jakub będzie domatorem. Nie? Można powiedzieć, że trochę tutaj mamy takie znowu pewne podobieństwo między Ezawem dzikim i Jakubem, dwoma braćmi. A tutaj dwoma braćmi właśnie, Enkidu i Gilgameszem. I oni staną się największymi przyjaciółmi, staną się braćmi, staną się po tej walce największymi przyjaciółmi. I tu jeszcze jeden taki ważny wątek pojawia się, który w Biblii będzie również miał bardzo duże znaczenie. Mianowicie, Matko widziałem sen. W eposie Gilgamesza bardzo często Gilgamesz ma sny, które będą tłumaczone, które będą prorocze. W ogóle to jest kolejna rzecz, którą starożytni próbowali wyjaśnić w eposie, mianowicie no, posiadanie snów. Co to są sny? Do dzisiaj naukowcy rozważają, po co są człowiekowi sny, skąd to się wzięło i tak dalej, jak to jest potrzebne, jak to, o co chodzi w snach, prawda? Więc starożytni też ten epos opowiada na pytanie, po co są sny? No sny często zsyłają bogowie i sny trzeba tłumaczyć, sny trzeba wyjaśniać, prawda? I w eposie Gilgamesza mamy oczywiście bohatera Gilgamesza, który często będzie miał pewne prorocze sny, które będą później wyjaśniane. Oczywiście tu znowu z kolei mamy biblijną analogię z postacią Józefa egipskiego. Tak? Józef egipski właśnie otrzymuje od Boga dar snów, chociażby te siedem krów tłustych, siedem chudych, Inny sny, który wyjaśnia. No i pan, dzięki temu właśnie jakby to jest forma takiego proroctwa, forma działania Boga przez tego bohatera. I tak się kończy pierwsza tablica, kiedy obaj bohaterzy Enkidu i Gilgamesz się zaprzyjaźniają. Mamy tabliczkę drugą. Właśnie z postury jest podobny, to, co mówiłem do Gilgamesza, Enkidu i Gilgamesz są do siebie bardzo podobni. Ci bohaterzy, o właśnie, zwarli się razem. To tutaj mamy tą walkę, zapis tej walki. I kiedy właśnie obydwaj się godzą i zaprzyjaźniają, jeden drugiego objął i siedli razem. Stali się przyjaciółmi, prawda? Objęli się, trzymali się za ręce, jak przyjaciel, jak przyjaciele, więc są przyjaciółmi. I teraz pierwsza wyprawa, bo jak mówiliśmy, epos polega na podróżowaniu, na przygodach. W eposie zawsze pojawia się bohater. Nie ma eposów takich anonimowych albo zbiorowych. W eposie pojawia się zawsze jakiś bohater, jakiś, prawda, protagonista. Tutaj oczywiście jest nim Gilgamesz. No i oczywiście pojawiają się przygody tego bohatera, wędrówki. I pierwsza przygoda to w tej drugiej tablicy to jest właśnie wyprawa do lasu cedrowego, czyli do dalekiego Libanu. Liban to jest dzisiejszy Liban, prawda, czyli nad Morzem Śródziemnym. Wyprawa po drzewo cedrowe. Bo musicie wiedzieć, że w Mezopotamii no, mamy, to jest kraj, kraj dość ubogi, jeżeli chodzi o dobre gatunki drewna. Więc, żeby budować cywilizację, budować miasto, wyposażyć miasto, wybierają się ci nasi bohaterzy do lasu cedrowego. Ale znowu, epos y, nie mógłby powiedzieć tak, że bo, e, historyczny Gilgamesz po, po, wybrał się do Libanu po cedry, prawda, zabił tam jakichś wieśniaków po drodze, no i t, obrabował prawda, ich las y, cedrowy. No to by było takie mało szlachetne. Tutaj w eposie jest to przedstawione. Jako walka z potężnym potworem chuwawą Ryk chuwawy jest jak potop. Huwawa to jest taki jakby potwór, o może nawet pokażę Wam Huwawę, no, tylko żebyście się nie przerazili, ale pokażę Wam, jak wygląda. Mamy przedstawienia starożytne. Spróbuję Wam pokazać, jak wygląda starożytny Huwawa. O, tutaj właśnie. To jest ten potwór starożytny, tak przedstawiony na pewnej płaskorzeźbie. Oczywiście to jest jakieś wyobrażenie, ale rzeczywiście, no, wygląda groźnie, wygląda groźnie, huwawa, czy humbaba, bo to jest akadyjski hum, humbaba, huwawa to jest ta sama nazwa, bo by i wy, spółgłoski by i wy są w językach semickich, akadyjski jest językiem semickim, by i wy są wymienne, prawda, my mówimy Jakub, Żydzi mówią Jakow, my mówimy Abraham, Żydzi mówią Avraham, by i wy jest wymienne, więc to jest huwawa, ale to jest również akadyjska nazwa humbaba. To jest ta sama, ten sam potwór, właśnie strzegący lasu cedrowego, i tu jest pokazany już następny slajd, żeby wam już tę historię do przodu jakoś y, y, posunąć. Y, właśnie zwycięża. Gilgamesz i Enkidu zwyciężają tego potwora, zwyciężają tego potwora kuwawę. Dobra, wracamy do naszego Eposu, y, do tekstu. No i y, y, czyli generalnie Epos y, y, zmierza do tego, żeby to, co prawdopodobnie miało historyczne y, jakieś y, korzenie. Czyli wyprawa, wyprawa Gilgamesza i mieszkańców Ugarit po drewno, szlachetne drewno. Wiemy, że cedry libańskie słyną jako najszlachetniejszy rodzaj w ogóle drzewa. I ta prawda bardzo prozaiczna wyprawa tutaj zostaje ubrana właśnie w walkę z jakimś potworem. Prawdopodobnie tam chodziło o jakieś wieśniaków, ludzi, którzy strzegli prawda, tych, yy, tych lasów, no, ale, tu, ale w Eposie to nie może być pokazane jako taka prozaistna czynność, to musi być zwycięstwo nad potworem. O, tu mamy tego Huwawę właśnie, twarz tego huwawę. Tu jeszcze jest wspomniane święto Akitu, o tym święcie szeroko mówiłem właśnie w poprzednim wykładzie, o, na temat Enuma Elisz. Przechodzimy do tabliczki trzeciej. Na temat tej wyprawy oni się naradzają z mieszkańcami, to już troszkę pójdę do przodu, żeby troszkę przyspieszyć, yy, i wry, wybierają się właśnie do, do tego, do tych lasów właśnie Labanu, czyli właśnie Labnanu, czyli właśnie do tych libańskich lasów pod drzewo cedrowe, Tą odległość pokonują, półtora miesięczną, pokonują w trzy dni, to pokazane jest takie nadprzyrodzone, prawda, cechy tych bohaterów, jak to robią niesamowicie. I znowu się pojawiają te sny, tutaj wielokrotnie będą wracać. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, bo pewnie by to serię wykładów zajęło, gdybyśmy chcieli wszystko omawiać. Był się pojawia, widziałem sen, tłumaczyłem sen, widziałem następny sen, tam drugi, później widziałem trzeci sen. I te sny będą prorować, te sny będą coś oznaczać, te sny będą miały znaczenie, aby objaśnić sen, prawda. Wiemy, że to już z Biblii też znamy ten motyw objaśnienia snu. Jak ważne jest w Biblii również to, że Pan Bóg działa przez proroków, przez mowę, ale to również działa przez sny, prawda? Chociażby Józef Egipski, czy Daniel, czy inni bohaterowie. Kolejna tabliczka. Mianowicie, kiedy już oni zwyciężyli tego potwora Huwawę, czy akadyjski Humbabę, zwyciężyli tego potwora, prawda, bohatersko, no to wrócili, prawda, wrócili po to, żeby to drewno... Obroń Gilgamesza dosięgła Huwawę. Tutaj mamy to zwycięstwo nad tym bo, bo, prawda Gilgamesz Huwawę pokonał. No i co zrobili? Ścinali drewna, prawda? No i do Nipur niech Eufrat je niesie, czyli rzeką spławili te drewno. Czyli widać, że ta wyprawa tak naprawdę miała charakter grabieszczy, czy taki właśnie łupie, łupieski. Natomiast w jest wyraźnie przedstawiona jako takie bohaterskie wydarzenie, gdzie dwaj przyjaciele, dawni wrogowie, właśnie zwyciężają potwora Chuwawe. I Kiedy Gilgamesz zwyciężył tego chuwawę, zobaczyła go bogini Isztar. Księżęca postać bogini Isztar. To jest bardzo ważna bogini, to jest, starożyt... to jest sumeryjska inanna. Sumery... O, może też wam pokażę, bo też są bardzo, bardzo ciekawe wyobrażenia tej, tej postaci. Sumeryjska inanna, później właśnie ona nosi imię Isztar w mitologii asyryjsko-babilońskiej. Próbujemy ją tutaj pokazać. Dobra, pytanie, mam nadzieję, że to już widać. O, proszę zobaczyć, to jest jedno z wyobrażeń. Isztart w ogóle to jest bogini wojny, to jest jakby jeden niewielki atrybut wojowniczka bogini wojny, i to jest bogini również miłości. Dwa takie atrybuty. Więc tu widać właśnie to wyobrażenie bogini Isztartu na takich lwach, to jest charakterystyczna taka poza, że ona taka jakby tronuje na lwach, czy jakby stopy swoje opiera na lwie, czy na lwach oboksowy. No, i właśnie mamy tą boginię Isztar. Tu jeszcze jedno przedstawienie właśnie tej bogini. I tu jeszcze też przedstawienie, to jest starsza płaskorzeźba, to jest właśnie bogini Inanna, czyli właśnie Isztar. To jest ta nazwa tej samej bogini, tylko w mitologii sumeryjskiej, a później akadyjskiej. Inanna, czyli Isztar. I też proszę zobaczyć, na lwie, jej noga, prawda, tutaj położona na lwie. Bogini wojny, tutaj, prawda, ma skrzydła, symbol jakby nadprzyrodzoności. No i oczywiście jakąś broń. Broń ma, prawda. Bogini wojny, bogini miłości. I ta Isztar, wracam już do naszego poematu, zobaczyła zwycięskiego Gilgamesza, no i zaproponowała mu y, związek małżeński. Nawet nie tyle związek małżeński, co, co tak naprawdę zaproponowało mu bycie kochankiem, bo ona miała bardzo wielu kochanków. Nie wchodzę w szczegóły, ale Isztar słynie właśnie z, z posiadania różnych kochanków. Niestety, y, dzieje tych kochanków są później bardzo złe. To znaczy, ci kochankowie Isztar bardzo źle kończą. No i Isztar proponuje Gligameszowi zostań moim mężem, ja ci będę żoną, prawda? No i, i tak. I teraz y, uwaga, Gligamesz zaczyna do niej mówić właśnie wyliczając, co się stało z tymi wszystkimi poprzednimi kochankami. Który z twych mężów pozostał przy, y, nim na zawsze, w sensie w ogóle pozostał przy życiu? Czy pozostał tym twoim mężem? W sensie, że, on, że ona każdego trącała, albo na, na każdego tak naprawdę pewne nieszczęście spadło. Kolorowego ptaka, to są symbol, to, to nie chodzi o zwierzę, ale to chodzi o no, o pewne postacie mitologiczne. Kochałaś, ale co, prawda, yy, skrzydła po, złamane. Pokochałaś lwa, też się z nim yy, źle skończył. Pokochałaś konia, bohatera mitologicznego, też źle skończył. Pasterza, też źle skończył. I kolejnych, i kolejnych, i tak dalej. Mnie pokochasz i, i tak jak tamtych potraktujesz. Więc Gilgamesz, uwaga, odrzuca zaloty kobiety. I tu znowu mamy bardzo ciekawy taki topos literacki, który będzie wykorzystywany w wielu literaturach, między innymi pewien yy, odprysk, również znajdzie się w Biblii. Mianowicie Gilgamesz tego nie powiedziałem, on również symbolizuje takiego siłacza. Takiego siłacza, troszkę jak grecki Herkules. Czy w Biblii też mamy takiego, takiego legendarnego siłacza, oczywiście Samsona. Tak? Księga sędziów przedstawia ostatniego sędziego Samsona, któremu Bóg daje nadprzyrodzoną moc. Ta moc tkwi we włosach, prawda? Samson ma długie włosy, to jest niesamowitym siłaczem. Takim właśnie Herkulesem greckim, czy Gilgameszem, właśnie tutaj sumeryjsko-akadyjskim. I Gilgamesz jest tutaj właśnie kuszony przez taką Matahari, przez taką właśnie kobietę, która próbie, próbuje go uwieść, próbuje go zwieść, próbuje go zwieść, a później oczywiście jego los byłby wtedy przegrany. I zobaczcie, jaka, tu jest wielkie podobieństwo między biblijnym Samsonem, a właśnie, a właśnie naszym Gilgameszem. Mamy siłacza o mocy boskiej, mocy nadprzyrodzonej, którego próbuje uwieść niesamowicie wdzięczna, piękna kobieta, ale właśnie po to, żeby sprowadzić na niego zły los. Tylko różnica zasadnicza, do tej pory mamy wielkie podobieństwo, ale różnica zasadnicza polega na tym, że Samson niestety ulega tej kobiecie. To jest Dalilla, prawda? Fenicjanka, Filistynka, która, prawda, uwiodła, można powiedzieć, Samsona, i przez to on, no właśnie, przegrał. Tak jak ci tutaj kochankowie kolejni Isztar, przegrywają, tak samo Samson, poddając się temu uwiedzeniu przez dalilę w Biblii, w Księdze Sędziów, poczytajcie sobie, no przegrywa, zdradza jej tajemnicę swojej siły. No i Dalila właśnie, prawda, tą tajemnicę przekazuje Filistynom, i Filistyni związują, i ostatecznie dochodzi do śmierci Samsona. Więc różnica oprócz tego dużego podobieństwa, to jest różnica taka, że Gilgamesz, uwaga, nie daje się uwieść. Tak? Nie daje się uwieść. Isztar odrzuca jej zaloty, no i niestety ta bogini wojny, bogini miłości, bogini, ona jest taka bardzo, można powiedzieć, taka dynamiczna, taka złośliwa, mściwa biegnie do swojego ojca Anu, ten Bóg Anu pojawił się już nam w eposie Enuma Elisz, jako jeden z najwyższych bogów, Bóg Nieba, Bóg Niebios, to jest ojciec właśnie Isztar i Isztar wymusza na swoim ojcu, właśnie pełna mściwości za to, że Gilgamesz odrzucił jej zaloty, wymusza, żeby Anu stworzył byka niebiańskiego, który ma pokonać właśnie Gilgamesza, aby zabił Gilgamesza w jego domu, prawda, ma pokonać Gilgamesza. No i to, to ma być zemsta właśnie za odrzucenie tych zalotów isztar. Rzeczywiście, Anu ulega, tworzy tego byka niebieskiego. No i tylko ostrzega, uwaga, na kolejna wielka analogia biblijna, ostrzega isztar, że nastąpi 7 lat głodu. Popatrzcie, w kraju będą w kraju uróg 7 lat tylko plewy, czyli głód. A więc co musi zrobić wcześniej? Wcześniej powinnaś dla ludzi ziarno zbierać. Czyli patrzcie, 7 lat, tak jak w Biblii mamy w księdze, znowu w księdze rodzaju nawiązanie kolejne do historii Józefa. Tak? Siedem lat trzeba gromadzić zapasy, bo nastanie w kraju siedem lat głodu. Siedem lat będą tylko plewy, czyli nie będzie zboża. Właśnie będzie głód, nie będzie zapasów. Wielka analogia. Ten, ten byk niebiański to jest oczywiście kolejna wielka taka mitologiczny obraz, bo byk niebiański z tego, co tutaj można by się domyślać, on symbolizuje y, trzęsienia ziemi. Trzęsienie ziemi. Jak starożytni próbowali? Mówiliśmy, że epiz, Epos to jest jakby wiedza o świecie, to jest ta encyklopedia. Epos tłumaczy świat. Więc starożytni dzieci, ludzie pytali się, co to jest trzęsienie ziemi. W Mesopotamii mamy yy, teren sejsmicznie aktywny. Więc yy, trzęsienia ziemi, jak tłumaczono? No, że to bogowie właśnie jakoś powodują i że to jest ten byk niebiański. Ten byk jak tupie prawda, w niebie, to aż cała Ziemia się trzęsie. Więc byk niebiański to jest prawdopodobnie taka personifikacja czy deifikacja. Zjawiska trzęsienia ziemi. Zjawiska trzęsienia ziemi. No i uwaga, ci nasi dwóch bohaterów, czyli Enkidu i Ishd, Uwaga, pokonują byka niebiańskiego. Pokonują byka niebieskiego, więc wspaniale, bo im się udało pokonać drugiego, można powiedzieć yy, drugą straszną jakąś yy, prawda bestię. Wcześniej tego chuwawę, teraz byka niebieskiego. Niestety to się Bogom nie spodobało, bo zarówno chuwawa był uważany za strażnika tych lasów cedrowych, boskiego strażnika. No i byk niebiański też był, sama nazwa niebiański to jest byk bogów. I teraz tych dwóch bohaterów, no bardzo, na, można powiedzieć, no narazili się bogom, tak? Oni zabili dwóch wielkich, boskich, można powiedzieć, reprezentantów. Znowu mamy te sny, rozwiązanie, znaczenie snu. tak jak powiedziałem wielokrotnie, w tym utworze pojawiają się sny, już jesteśmy w tablicy siódmej. I niestety bogowie za to, że Gilgamesz z Enkidu Właśnie zabijają najpierw chuwawę, a później tego byka niebieskiego. Postanawiają, że jeden z nich musi zginąć, że jeden z nich za karę musi zginąć i uwaga, los pada na Enkidu. To Enkidu, przyjaciel największy, przyjaciel Gilgamesza, z którym przeżyli już wiele przygód. Jeszcze wcześniej tam lwa pokonali. Gilgamesz pokonał właśnie dlatego na tych rzeźbach często występuje z lwem. Niestety Enkidu Zapada na ciężką chorobę, tu już tak troszkę przyspieszam. Enkidu zapada na ciężką chorobę. Widziałem, ten sen. znowu mamy ten sen. Enkidu leżał chory, choroba Enkidu się pogarszała. 11-12 dnia się pogarszała. I w tabliczce 8 już mamy Enkidu yy, umiera. Enkidu umiera. Płaczę po przyjacielu moim Enkidu. Mamy taki cały szereg cynności lamentacyjnych. Enkidu, niech drogi lasu cedrowego niech cię opłakują. Popatrzcie, my, którzy wszystko osiągnęliśmy, mówi Gilgamesz. Przebiegaliśmy górę, złapaliśmy byka niebieńskiego, go pokonaliśmy, zniszczyliśmy huwawę, który w lesie cedrowym był silny, prawda? A teraz co to za sen, który ciebie schwytał? Tu proszę zapamiętać tą ideę. Yy, śmierć, sen. Wzajemne powiązanie, wzajemna analogia. To jest bardzo ważne, nie tylko ten mit, ten epos wprowadza tą jakby obraz snu jako śmierci albo śmierci jako snu. On będzie w, w całym mnóstwie następnych tekstów literackich będzie wykorzystywany. Również w tym eposie, ale później w wielu innych tekstach literackich właśnie śmierć będzie jakby um, portretowana jako sen. Gdy Gilgamesz dotknął jego serca, już nie biło. Prawda? Przykrył, przykrył przyjacielowi twarz i mamy cały, cały szereg czynności lamentacyjnych, które też znamy w Biblii. Wiemy, że w Biblii na przykład Dawid po śmierci Jonatana czy po śmierci Saula zaczyna lamentować właśnie dokładnie w taki sam sposób. Wyrywał sobie pęki włosów, zerwał i odrzucił od siebie piękne szaty, prawda? rozrywanie szat, wyrywanie włosów, posypywanie się popiołem, płacz, yy, śpiewanie pieśni na zmarłego. To wszystko są czynności lamentacyjne, które tutaj w Wigameszu bardzo pięknie wystąpią. I dokładnie te same czynności lamentacyjne później mamy w Biblii. Tak? Opłakiwanie, lamentowanie nawet mamy. prawda. Lame... Generalnie Gilgamesz najpierw jest w szoku po śmierci swojego największego przyjaciela Enkidu i zaczyna go opłakiwać. A później zaczyna dochodzić do niego niesamowita rzecz. Tu się rozpoczyna już tablica dziewiąta. Ja tu troszkę to opowiadanie skrócę, bo będę chciał w drugiej części wykładu, czy w drugim wykładzie zająć się samym potopem. Ale tutaj właśnie od tablicy dziewiątej do tablicy 11. Tutaj już mamy bezpośrednie, można powiedzieć, przygotowanie do opowiadania o potopie. Do opowiadania o potopie. Tablica 9, 10 i 11, czyli ostatnie tablice, bo tak jak powiedziałem, 12 to jest pewien późniejszy dodatek. Więc ostatnie trzy tablice to już jest przygotowanie do opowiadania o potopie. Ja tutaj nie, nie, wcześniej nie, nie jakby pomijałem pewne ważne elementy, ale no, już zostańmy przy tym, bo i tak. I tak można by temu poświęcić bardzo wiele uwagi, ale zwrócę uwagę na parę ważnych rzeczy. Najpierw Gilgamesz jakby jest w szoku po śmierci Enkidu i lamentuje. A kiedy ten szok lekko opadł, Gilgamesz zdał sobie sprawę, że umarł jego alter ego, tak naprawdę drugi on, bo mówiliśmy, że Gilgamesz i Enkidu to jest jakby dwie strony tego samego medalu, tak? Natura i kultura, ta, ta sama postać. I kiedy Gilgamesz uświadomił sobie, że umiera jego najbliższy przyjaciel, zdał sobie sprawę, że on również jest śmiertelnikiem. I to tutaj rozpoczyna się temat, o którym często się mówi, że jest zasadniczym w ogóle tematem eposu Gilgamesza i często się mówi, że jest zasadniczym tematem wielu literatur, y, wielu tekstów literackich na przestrzeni wszystkich wieków. Mianowicie temat kondycji człowieka na ziemi i temat poszukiwania nieśmiertelności. Tutaj właśnie się rozpocznie wędrówka Gilgamesza w poszukiwaniu nieśmiertelności, najpierw kiedy Uświadomi sobie właśnie swoją śmiertelność. Czy ja też umrę? Czyż nie będę taki jak. Czy ja, nie um, czy ja też umrę? Czyż nie będę taki jak Enkidu? Boję się śmierci, dlatego biegam po stepie. Gilgamesz przeraził się właśnie tą świadomością tego, że życie kończy się śmiercią. Tutaj, jakby do niego tak bardzo mocno to dotarło. Ten epos w ogóle na wielu momentach stanie się takim eposem mądrościowym. O tym jeszcze może będę miał okazję wspomnieć. I wybiera się do Utnapishtima, syna Ubar-Tutu. Utnapishtim to będzie główny bohater potopu. Utnapishtim to jest właśnie y, babiloński y, y, pierwowzór Noego. Czyli Gilgamesz wybiera się do bohatera, o którym wie, że to jest jedyny człowiek, który przetrwał śmierć, jedyny człowiek, który, któremu bogowie dali nieśmiertelność. I tym y, będę chciał szerzej zająć za tydzień. Tu jeszcze mamy y, właśnie syna Upartutu. To jest y, bardzo ważna postać: ten Upartutu, bo on się pojawia w tak zwanej sumeryjskiej liście królów. I o tym pewnie powiem już na następnym wykładzie, kiedy będziemy sobie analizować potop. Ale tu jeszcze tylko chciałbym, jakby doprowadzić tą historię do końca. Mianowicie Gilgamesz właśnie wybiera się w daleką, ciężką, trudną wędrówkę. Znowu mamy ten, y, ten topos podróży, takiej niebezpiecznej, wiele przeciwieństw. Gilgamesz, następne dwie tablice. Będą opowiadało o tym, jak przez wiele różnych niebezpieczeństw to o tym sobie, o tym sobie może powiemy na następnym wykładzie, wybiera się właśnie do Utnapiszma, po to, żeby ten zdradził mu tajemnicę nieśmiertelności. Co jest drogą do Utna I, i, i Gilgamesz idzie przez morze, przez różne prawda, niebezpieczeństwa, wybiera się do Utnapiszma, i kiedy spotyka utnapisztima Ut Utnapisztim opowiada mu całą swoją historię, jak to się stało, że on jest nieśmiertelnym. A jak to się stało? Otóż stało się tak, że Utnapisztim, dlatego że jako jedyny przetrwał potop, o tym sobie opowiemy właśnie za tydzień. Utnapisztim, który przetrwał potop, Bogowie, jakby w nagrodę, obdarzyli go nieśmiertelnością. Obdarzyli go nieśmiertelnością. I Utnapisztim opowie całą tą historię potopu Gilgameszowi, ale na końcu powie do niego tak, że tak naprawdę to, co się mi przydarzyło, to jest tylko jednostkowe wydarzenie w historii. Ja przeżyłem potop i jakby bogowie, bogowie, błogosławiąc mnie po potopie, obdarzyli mnie nieśmiertelnością. Ale Gilgameszu to się nie powtórzy. Natura człowieka to jest natura śmiertelna. Bo Gilgamesz go pyta, co mam zrobić? napiszcie mnie, dokąd pójść? W mojej sypialni czeka śmierć. Tak widzimy, że Gilgamesz jest jakby tak owładnięty tą, tym strachem przed śmiercią. To, tak jak mówiliśmy, i yy, 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 będę to mówił jeszcze, Opowieść o Gilgameszu to jest tak naprawdę opowieść właśnie o poszukiwaniu kondycji człowieka, o poszukiwaniu nieśmiertelności w jakiejkolwiek formie. Poszukiwaniu nieśmiertelności. I teraz Gilgamesz mówi do Utnapisztim, mówi do Gilgamesza takie bardzo ważne słowa, takie bardzo, takie pełne mądrości. Tutaj to, to, się, to się pojawia, zdaje się, wcześniej, gdzie mówi do niego Utnapisztim, już to znajdę, mianowicie Mówi do niego: O, właśnie tutaj. Tu jest bardzo ciekawa analogia, znowu między Biblią, dlatego że Utnapishtim to jest taki, ja bym powiedział, pierwowzór Kocheleta. To jest taki mędrzec, który rzeczywiście, sam osiągnąwszy wiele, potrafi popatrzeć na świat z perspektywy i pokazać, że wszystko jest marnością. Bo to, to, bo to tak naprawdę streściłem teraz wypowiedź Utnapishtima do Gilgamesza mówi tak imię człowieka jest jak odcięta czcina na czcinowisku czyli jak trawa piękny młodzieniec ładna dziewczyna bohater wszyscy oni staną się łupem śmierci i co ciekawe po tym wersecie yy, w tablicy klinowej następuje luka jednej linii tak jakby nic nie ma tak jakby a, narrator czy ten który to spisywał skryba chciał pozostawić tutaj lukę zastanów się nad tym pomyśl nie czytaj dalej zatrzymaj się nie? mamy lukę jednej linii yy, w tablicy glinianej i dopiero później, że wszyscy, że wszyscy będą, że to jest po przeznaczeniu ludzi. Przeznaczeniem ludzi jest właśnie umrzeć. Nie? I teraz mówi do niego: nikt nie widział śmierci, nikt nie patrzy śmierci w twarz, nikt nie słyszał głosu śmierci. Okrutna śmierć powala ludzi. Nie? Mówi, Mówił tym do Gilgamesza. Jakby tłumaczy mu, że przeznaczeniem ludzi jest śmierć. I dalej mówi do niego tak: tu jest kolejna taki piękny, bo to są poetyckie wersety. Epos już nie będę wchodził w szczegóły, to jest duży temat. Tu mamy piękne poetyckie obrazy, poetyckie figury, ale tu już na to nie mamy czasu. I mówi do Gilgamesza tak. Ciągle budujemy, mówi, co robimy na co dzień. Ciągle budujemy domy, to powinna być następna linia. Ciągle zakładamy siedziby, bo to jest taki sam zwrot, powinna być następna linia, właśnie, żeby pokazać tą poetyckość tej wypowiedzi Utnapisztima. Taką mądrościową. Utnapisztim występuje to jako mędrzec, który przeżył wiele i potrafi spojrzeć na życie z perspektywy i potrafi ocenić właściwie, można powiedzieć, wielkość, ale też marność życia. On mówi na przykład w innym miejscu do, Utna, do Gilgamesza: ciesz się życiem. Jedz, pij. Dokładnie to, co, to samo, co mówi Kohelet. Słuchajcie, jakbyście poczytali Koheleta, który mówi, że wszystko jest marnością, ale mówi, że w związku z tym trzeba się radować życiem. Trzeba się radować chwilą, trzeba się radować to, co nam Bóg daje, darami Bożymi. Wszystko, wszystko, wszystko w tym jest plan Boży, tym, się, tym, co Ci Pan Bóg daje, tym się raduj, nie? Tak mówi Kohelet w swojej księdze biblijnej. I dokładnie w bardzo podobnych y, słowach mówi Utt, Pisztim do Gilgamesza: Jedz, pij, raduj się, ale przeznaczeniem człowieka jest śmierć. To wszystko ma wartość względną, nie? Ciągle budujemy domy, ciągle zakładamy siedziby. Niekiedy bracia dzielą dziedzictwo, czyli mamy różne spory między ludźmi i takie. Czasem panuje nienawiść w kraju. Niekiedy podnosi się woda i sprowadza powódź. Właśnie tutaj te, te, ta powódź, będę później o tym mówił na drugim wykładzie, skąd się wziął opis potopu. Ważki pokrywają powierzchnię ziemi. I popatrzcie, co jest dalej. Ich oblicza patrzą w oblicze słońca, zaraz potem już nie ma nic. To jest ta marność, to jest ta marność, o której Utnapishtim próbuje przekonać Gilgamesza, że tak naprawdę jego gonienie za nieśmiertelnością to jest, jakby pokazuje względną wartość. Gilgamesz, znaczy właśnie mówi tak, śpiący i zmarły, znowu mamy ten obraz spania, jako yy, śmierci, jako snu, nie? Śpiący i zmarły są podobni do siebie. Obrazu śmierci oni nigdy nie narysują. Znowu mamy lukę, znowu mamy przerwę jednej linii, tak jakby znowu skryba kazał nam się tu zastanowić, kazał nam się zatrzymać, nie? Człowiek pierwszy był człowiekiem młodym i tak dalej, bogowie, i popatrzcie, mówi na końcu, co ustalili bogowie, ci Anunaki, ci najwyżsi bogowie, opowiadaliśmy sobie o nich troszeczkę w eposie analizując Enuma Elisz. Anunaki, czyli najwyżsi bogowie, te, te Anu, ta cząstka An niebiosa, nie? Ustalili razem życie i śmierć. Oni jakby przeznaczeniem wyznaczyli losy człowieka, tak? Wyznaczyli los człowieka, ustalili, los, że losem człowieka jest życie, później śmierć ale jednak dnia śmierci nie wyznaczyli. Czyli tego nie wiemy. Czyli na napisem występuje tu jako mędrzec, który tłumaczy najgłębsze jakby zasady życia. Najgłębsze zasady życia Gliwiameszowi, nie? Który tak poszukuje, taki przerażony śmiercią, wizją śmierci, przerażony poszukuje tej właśnie nieśmiertelności. I teraz, żeby już zmierzać do końca, to opis całej potopu zostawię, bo tak jak mówię, temu poświęcę drugi wykład. Natomiast cały to skończy się bardzo, bardzo dziwnie, bardzo prozaicznie. Bo kiedy... Utnapisztim opowiedział całą tą historię Gigamerszowi o potopie i jakby przekonał go, że, 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 że to się nie da zrobić, że nieśmiertelność została tylko jemu dana. To na końcu żona utnapisztima przychodzi do niego i mówi: daj mu coś na, na odchodne. Gilgamesz już się zwłodzi. Gilgamesz już podniósł wiosło, już, od, już od, odpływa od utnapisztima, yy, żegna się z nim i wtedy na odchodne utnapisztim zdradza mu, że jest pewna roślina której korzeń jest tak listy, ale ona daje życie. Że ta roślina daje życie. I wtedy Gilgamesz, kiedy to usłyszał, przywiązał ciężkie kamienie do nóg, bo, bo ta roślina znajduje się na dnie Apsu. Apsu, jak znowu wiecie z poprzedniego wykładu elisz. Apsu to jest podwodny ocean, podziemny ocean wody słodkiej. Podziemny ocean wody słodkiej. Więc Gilgamesz udaje się na samo dno Oceanu Wody Słodkiej, po tą roślinę, znalazł tą roślinę. Prawda? te kamienie sobie przywiązał oczywiście, żeby móc zanurkować po tą roślinę, a później kamienie odciął, tak? żeby mógł z powrotem wy, wy, wynurzyć się na brzeg, takie, takie dość naiwne wyobrażenie, w, prawda? żeby wynurzyć się na brzeg, zdobył tą roślinę. Ale paradoks całej tej końcowej historii Gilgamesza polega na tym, ta roślina nazywa się stary, człowiek staje się młodym on wcześniej chce ją dać, nie, nie spożywa jej Gilgamesz, wcześniej chce ją dać komuś do zjedzenia, wypróbowania, bo się sam boi. Ta roślina właśnie Daje młodość, czy ma przynajmniej takie obietnice dania młodości, ale, ale cały paradoks tej historii polega na tym, że kiedy gliwiamecz wracając ujrzał źródło zimnej wody, wykąpał się w tej wodzie, pojawia się wąż, który poczuł zapach rośliny, wypełzł i porwał roślinę z jatią. I uwaga, wracając, zrzucił skórę. To jest znowu pewna etiologia. To jest etiologia, czyli takie ludowe wyjaśnienie. Mówiłem o etiologii w wykładach o Pięcioksięgu. Etiologia to jest ludowe wyjaśnienie pewnych zjawisk przyrody. Mówiliśmy też teraz, że Epos tłumaczy świat. Znowu mamy symbol węża. Co, co, co tutaj ten, ten tłumaczy? To, to, że wąż rzucił skórę, to jest oczywiście obraz no, młodości. Tak starożytni wyobrażali sobie, że skoro widzieli, że węże zrzucają skórę, to tak jakby żyli od nowa. Tak jakby, żyli, tak jakby znowu stary wąż stawał się młodym. Nie? Czyli to, że wąż zjadł tą roślinę, jest jakimś wyjaśnieniem tego zjawiska zrzucania skóry przez węża, czyli w wyobrażeniu starożytnym to, że wąż na nowo stawał się młody, prawda? Ale popatrzcie, dla nas w Biblii coś więcej mówi obraz węża, który tutaj przychodzi pozbawiając człowieka nieśmiertelności. Popatrzcie, mamy wąż, który przychodzi do człowieka i pozbawia go daru nieśmiertelności. No, oczywiście jest to nawiązanie, jakby ten topos, czy ten pewien wątek, gdzieś jego odprysk jakiś, znajdujemy w trzecim rozdziale księgi Rodzaju. Tak? Tam się pojawia wąż wobec tych właśnie ludzi, którzy żyją w tym stanie rajskim. I on, poprzez swoje pokusy, pozbawia ich życia nieśmiertelnego, pozbawia ich dostępu do drzewa życia. Nie? To samo robi nasz bąż tutaj w eposie gilgamesza, nie? pozbawia go nieśmiertelności. No i, para, i, i cała historia się właśnie tak kończy, że gilgamesz całe życie szukając tej nieśmiertelności, i wreszcie nawet zdobywając tą roślinę, która miałaby, miałaby to mu dać. W bardzo prozaiczny sposób wszedł do wody, kąpał się, zostawił roślinę na brzegu, przyszedł wąż i ją zjadł. Nie? No, paradoks to pokazuje właśnie, to jest taki, to jest taki można powiedzieć, znowu śmiech kocheleta, że człowiek goni całe życie za pewnymi rzeczami, a to się okazuje marność. To się okazuje nic nie warte. Nie? I na końcu, na końcu ten tekst mówi, że napiszcznie wrócił do Uruk i uwaga, bardzo ciekawa ostatnia rzecz, na którą zwrócimy uwagę. Mianowicie. Otóż kiedy Gilgamesz wraca do swojego rodzinnego Uruk, to jest też często motyw w eposach, nie? Właśnie powrót y, Odyseusza do Itaki, bohaterzy na końcu eposu wracają do domu, nie? To jest piękny taki właśnie y, taki bardzo epicki moment powrotu bohatera po tych licznych przygodach życiowych do domu. Utnapiszti, znaczy Gilgamesz też wraca do domu po tych y, różnych przygodach życiowych i mamy fragment, który dokładnie po, po, powtarza to, co było powiedziane na samym początku na wstępie. Wstąp, urna szabi, zobacz mury, właśnie na samym początku zaraz pokażę, gdzie mamy dokładnie opis, Spraw z podstawy, daj cegły, jeden sar, to jest jednostka miary powierzchni, obszar miasta, ogrody, jeden sar. Oto Uruch, widzisz, tak taka, ta jakby znowu Gilgamesz ucieszył się tym, co ma. Jest panem miasta Uruk, jest królem tego miasta, ucieszył się tym, co ma, ucieszył się swoim wielkim, warownym miastem, które sam zbudował, otoczył murami. I ten wątek nawiązuje do tego, co było na samym początku poematu, już teraz wracam do Samyśkiego w prologu, to, co mówiliśmy o prologu, czyli wstępie do poematu. Popatrzcie. Tutaj się to pojawia. Dokładnie to samo. Wstąp na mury uruk. Sprawdź cegły. Jeden sar obszar miasta, prawda? Ogrody. Dokładnie ten sam. Y, identycznie, można powiedzieć, identyczny fragment, który pojawił się na początku, zostaje skopiowany na koniec. Tak literacko, ta figura retoryczna nazywa się inkluzją. Inkluzja. To jest takie literackie obramowanie całego utworu dwoma bardzo podobnymi albo nawet identycznymi częściami. Początek i koniec, jeżeli jest taki sam albo analogiczny, to się nazywa inkluzja, czyli obramowanie jakiegoś utworu literackiego w taką jakby narracyjną ramę. To tak jak obraz ma pewną ramę, która go uwypukla, upiększa i pokazuje, prawda jego środek. Tak samo w literaturze taką ramą jest właśnie inkluzja. Początek i koniec. Może to być krótki utwór, może być długi, tak jak tutaj mamy cały epos Gilgamesza. Jest obudowany tą inkluzją. Ale ta inkluzja nam nie tylko jest pię piękną figurą literacką, obram obramowującą i zamykającą cały utwór. Ta inkluzja mówi tutaj coś więcej. Bo y Utnapisztim i y Gilgamesz, przepraszam, wracając do swoich murów miasta, pokazuje, że to, co jest nieśmiertelne, to nie tyle jest jego życie, bo przeznaczeniem człowieka jest umrzeć. Przeznaczeniem człowieka jest śmierć, mówi ten epos. Ale tu już wam pokażę, co tak naprawdę ten utwór może mieć na myśli, jeżeli chodzi o poszukiwanie nieśmiertelności. Mianowicie to miasto, do którego wraca Utnapishtim, mam nadzieję, że to już tutaj będzie widać, to jest oczywiście biblijny uruk, które jest miastem do dzisiaj, które do dzisiaj, popatrzcie tutaj chociażby, Mamy jed... To jest Ziggurat, czyli taka wieża schodkowa, świątynna wieża właśnie w mieście Uruk, to jest, tak jak powiedziałem, wschodnia część Mosulu, dużego miasta dzisiaj w Iraku. Chociaż Gilgamesz umarł, chociaż wszystko, co tam było jego, to, to jakby zniknęło, to miasto trwa, popatrzcie, te ruiny miasta, ono dalej, dalej jest, dalej tutaj nawet, lepsze, nawet może lepsze zdjęcie, jeszcze jedno zdjęcie już właśnie z samego tego Zigguratu, że mamy, że jakby miasto trwa, miasto trwa, to, to nie tylko... Jakby nieśmiertelność poszukiwanie nieśmiertelności, okazuje się, że nieśmiertelność można znaleźć w różne, różne sposoby. Ale ten poemat mówi jeszcze coś więcej, bo tam na, tam na początku, może jeszcze raz dosłownie ostatni raz to udostępnię, ten nasz tekst, tam na początku jest powiedziane, że nie tylko nieśmiertelność może uzyskać jako cała cywilizacja, to Uruk, które przetrwało 5000 tysięcy lat i dzisiaj możemy podziwiać ruiny yy, prawda, yy, Zigguratu, yy, z Gilgameszowego Uruk. Tu jest powiedziane jeszcze coś więcej, że Gilgamesz, kiedy powrócił, właśnie tą drogę odległą przeszedł, trudził się, a potem odpoczął po tych wszystkich swoich wyprawach, to zapisał na kamiennej steli cały swój trud. I gdzie jest tak naprawdę nieśmiertelność? Nieśmiertelność jest w tym eposie, który dzisiaj rozważamy. Jesteśmy tysięcy lat po Gilgameszu, jesteśmy tysięcy lat po tamtej kulturze, a epos nie tylko, że trwa, nie tylko, że żyje swoim życiem, to jeszcze dalej stanowi inspirację, dalej stanowi wielkie dzieło, które będzie, jedno rozważamy, rozważaliśmy i będziemy jeszcze przez długi czas rozważać, nie? Tu się kryje prawdziwa nieśmiertelność, nie? czyli ten tekst pokazuje, wracając ten koniec, który wraca do początku, pokazuje, że prawdziwą nieśmiertelnością jest to, co tworzy jakby ludzkość jako wspólnota, po pierwsze, czyli cywilizacja, miasto, ale tak naprawdę to, co jest nieśmiertelne, to jest to, co właśnie zostaje po nas, jeżeli chodzi o właśnie tutaj mamy ten epos, nie? Epos o Gilgameszu. Dobrze. Na dzisiaj tyle. Opowiedzieliśmy sobie o tym wielkim eposie, ale tylko dosłownie, tak jak powiedziałem, wybrałem par, parę pojedynczych elementów. Epos, jak widzieliście, jest znacznie bogatszy i znacznie szerszy, w różne wątki literackie, w różne ważne prawdy i tak dalej, ale myślę, że udało mi się opowiedzieć troszeczkę o tym eposie, czym on jest, czym jest ta wielka literatura, czym jest ten najstarszy epos świata, jeden z największych dzieł literatury światowej, po to, żebyśmy na następnym wykładzie mogli już konkretnie skupić się na opisie potopu, opowiadanie o potopie i popatrzeć sobie na bardzo ważne wątki, jeżeli chodzi o analizę biblijną, opowiadanie o potopie i analizę właśnie tego pierwowzoru, którym jest epos Obligameszu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.